Znowu dzisiaj zakręcimy kołem, ale... I zakręcimy algorytmem na YouTubie. Rozwalimy go w pył, a dzisiaj w tych miejscach nie znajdą się kwoty, ale producenci. I co się z tym stanie? Oglądajcie. Zaczynamy. Zgodnie z tradycją kręciliśmy wcześniej, a nawet kręciliśmy tego samego dnia co wtedy, trochę hurtem zakręciliśmy. Tym razem na polach koła znajdowali się producenci. No tak, i musieliśmy wylosować do danej kategorii danego producenta, którego musieliśmy wybrać do naszej bitwy na zestawy. Tak, i to producenta dla każdej osoby, nie że tego samego, że tylko każdy musiał swojego, więc to będzie walka, no właśnie, jaka? Może być dość... specyficzna, nierówna. No, to się okaże. Zakręćmy kołem po raz pierwszy. Podkładki idą w ruch. No to co? Zaczynamy. Zaczynamy. Losowanie. Losowanie podkładki. No dobra, to ja zacznę już, bo widzę, że się nie garniesz. No kręć, kręć. Podkładka, nie wiem, tu FPC mógłby być, nawet ma fajne podkładeczki. Co wypadło? MSI! MSI. No okay. Nie wiem, jak tam MSI stoi z podkładkami. Zobaczymy, czy będą jakieś większe rozmiary. Budżet masz nieograniczony, także wybieraj dobrze. I teraz moje kręcenie? Co wypadnie, co wypadnie? To byś chciał, masz jakieś... Wiesz co? Chyba w Steela bym chciał wrzucić. A co wypadło? No, nie będzie to Steel. To będzie Red Dragon, mój drogi. No dobra, tu będzie ciężej, ale damy radę. MSI kontra Red Dragon. No jak tam twój MSI? Co wybrałeś, powiedz mi, z tych podkładeczek bujnych i szeroko dostępnych? Nim ci powiem, to jeszcze wspomnę to, czego nie powiedzieliśmy, że nie byliśmy ograniczeni budżetowo tym razem. W ramach jednego producenta mogliśmy szaleć, ile wlezie. No i właśnie a propos tego szaleństwa, to mnie to losowanie nie rozpiściło, bo otóż nie miałem dostępu do żadnej podkładki MSI-a praktycznie, oprócz jednej. I ta jedna podkładka MSI-a to... GD20. Jak fanfary, moi drodzy. Petardy, fajerwerki, wszystko naraz. A u mnie Red Dragon Neptun, moi drodzy. Podświetlana podkładeczka, ale nie mówmy o niej. Otwierajmy i sprawdźmy. No, no tak, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, o my god. No tak, mała i taka niezbyt duża. Niezbyt świecąca, niezbyt świecąca, ale słuchajcie. Uderzam. Najlepszą obroną jest atak. Oczywiście, moja podkładka jest mała, ale raz, że jest gruba i taka wydaje się bardzo solidna, nie ma niestety obszycia, ale słuchajcie, patrzcie to, bo Kuba przyjął taką sprawną tutaj taktykę, bo mu to coś odstaje, patrzcie. Co odstaje? Co? Co odstaje niby? Co? Puść to. Słuchajcie, co tu się zadziało? Góry i doliny po prostu. Kuba na początku nie wiedział, jak to zasłonić, się położył na tej podkładce. No powiem wam, i najlepsze jest to, że on to prostował przez ostatnie 3 minuty i nic z tego prostowania nie wyszło. To nie miało miejsca, nie dajcie się zmanipulować, słuchajcie. Tutaj oczywiście można mówić o tym, że faktycznie jakieś góry i doliny są, ale pamiętajcie, że to przychodzi do nas w tej paczce, zwinięte, żeby to oszczędzać miejsce w transporcie i tak dalej. To oczywiście wszystko da się naprostać. Odrobina wilgoci i wyobraźni. I czułej ręki i to wszystko będzie prościutkie, moi drodzy. Czasu, potrzebujecie około pół roku. Dobra, skupmy się w takim razie na twojej podkładeczce. Co ona oferuje oprócz tego, że jest mała i nie zabiera dużo miejsca na biurku? No co, po prostu prosta podkładka mała. Podkładka mała nie zajmuje dużo miejsca na biurku. Taki spicik, bo jest bardzo gładka, gruba, wytrzymała. No jeżeli chodzi u ciebie, to oprócz tych gór i padolin, to ja bym chciał przejść do tego, czym byś się chciał mocno chwalić, czyli tym RGB. RGB czy jest? No jest, ale słuchajcie. No wykonanie tego RGB... Jest całkiem przyzwoite, jak za podkładkę w cenie 100 zł, moi drodzy, bo za tę podkładkę niewiele, powiedziałbym, za podkładkę 69. z RGB. Za podkładkę z RGB. Przypominam, że konkurencja ma się 69 za tą podkładkę. No a patrz, jak ładnie się liczba kojarzy. Nie, to jest dyskwalifikacja. Ja myślę, że powinieneś przestać w ogóle mówić o mojej podkładce i skupić się na swojej. Moi drodzy, podkładeczka, która nam się w ogóle nie przesuwa, idealnie leży na biureczku, zobaczcie. Nie przesuwa, a propos nieprzesuwania się.
No, to od boku. Nice try. Oczywiście na tej podkładeczce możemy sobie zmieścić i klawiaturę, i myszkę, więc na pewno na naszym biurku będzie się fenomenalnie prezentować tuż po naprostowaniu. Dodatkowo to oświetlenie RGB, o którym wcześniej wspominaliśmy. Oczywiście możemy sobie je modyfikować przyciskiem znajdującym się na samej podkładeczce. Moi drodzy, klasa, szyk, niewielka cena jak za podkładkę RGB. No myślę, że mogę ją polecić pod warunkiem, że macie ten czas i chęci do naprostowania. I żelazko. Przechodzimy dalej do myszek. Losowanie myszek. Kategoria numer 2, czyli myszki. Masz jakiegoś faworyta? Styla bym postawił. Znowu? No dobra, sprawdźmy, czy... Sprawdzi, czy jakiś styl wypadnie. No, to, proszę, no dajże. California Access. Okej, okay, dobrze. No tak, jest dobrze. Bardziej, ale tam jest kilka ciekawych modeli. No i jaki pojedynek będzie? Czy... No zakręć. Po prostu zakręcę. Traścik wypadnie. Zakręcę, dawaj. Co wypadło? California Access, będzie bratobójczy pojedynek. Moi drodzy, California Access kontra California Access. Moi drodzy, czas na bratobójczy pojedynek pełen krwistych, czerwonych kolorów. Dość zabawnie się złożyło, ale przynajmniej wiecie, po tych produktach wydaje mi się, że nie było to ustawiane. Absolutnie. Nie? Bo na pewno gdybym miał ustawić, to bym nie wziął producenta, z którego w ogóle nie miałbym dostępności podkładek. Słuchajcie, California Access, jeżeli chodzi o mnie, to Caracal. I California Access Tiger 2, moi drodzy. Tak, bratobójczy pojedynek, moja dyszkę tańsza, nadal obydwie myszki w niskim budżecie, bo tu jest 79, 89. No i czy ta dycha zrobi różnicę? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że nie. Otwierajmy. Otwieraj. Obydwie myszki już na swoich podkładkach i zobaczmy, jak to się prezentuje najpierw z wyglądu. Jeżeli chodzi o podświetlenie, to u mnie tutaj taka linia z jednej strony i z drugiej i logo się świeci. No i tam delikatnie w środku widać, że tam przyciski, ale to tak subtelnie bardzo. Subtelnie? Jakby okularów miał, to nic nie widział. Moi drodzy, jeżeli mówimy o podświetleniu, to pomówmy o mojej myszce przede wszystkim, ponieważ tutaj California Access zrobiło świetną robotę. Jeżeli chodzi o podświetlenie, to przede wszystkim ta płoza u dołu myszki, no coś cudownego, faktycznie to podświetlenie jest bardzo widoczne, dodatkowo barwny, mleczny scroll, przód myszki również podświetlany, no i oczywiście logo, faktycznie no podświetlenie pełną gębą i pełną parą, no to jest widoczne faktycznie. Okej, okay, no dobra tam, słuchajcie. Słucham? Ktoś ostatnio napisał w komentarzu, czytałem, że napisał ładne, RGB, wybierz jedno. Nice try. Moje jest ładne, twoje RGB. Jest to raczej mniejsza myszka, tak ja czuję, że tutaj mogłoby być trochę jej więcej, zwłaszcza na długość. Mało garbata, raczej płaska. Gdyby nie te przyciski, to bym nawet powiedział, że spokojnie osoba leworęczna mogłaby jej używać. Znaczy nadal może i nie zmienia to aż tak bardzo rzeczy, gdyby nie te właśnie przyciski z boku, które mogą trochę przeszkadzać. No jeżeli chodzi o moją myszkę, moi drodzy, przede wszystkim 120 gramów, czyli myszka już o solidnych rozmiarach, natomiast nadal bardzo ergonomiczna i bardzo wygodnie leżąca w dłoni i nie czuję się taka też jej aż trochę, tak nie? Ciężaru, dokładnie. Natomiast faktycznie tutaj większa i mniejsza ręka będzie spoczywać bardzo komfortowo, bez żadnych obaw, moi drodzy. Jeżeli chodzi jeszcze o jej wygląd, no to oczywiście tutaj mamy całą linię nieprzecinanych przycisków, to jest naprawdę super i naprawdę bardzo efektownie wygląda. Oczywiście, że tak. To jest super i bardzo efektownie wygląda. Tak, dodatkowo trzy przyciski boczne po lewej stronie. Dostałem gratisowy przycisk jeden, moi drodzy. Całkiem nieźle wyczuwalne, więc tutaj raczej nie będzie problemu, że się pomylimy. Jeden jest choropowaty, ten dodatkowy, natomiast te dwa boczne, wstecz i do przodu, najczęściej używana funkcja, są całkiem dobrze odseparowane, moi drodzy, więc tutaj nie będzie problemu, że się gdzieś pomylimy w trakcie rozgrywki. To jest guma czy plastik? To jest plastik. Taki trochę bardziej błyszczący, ale plastik. To jest guma czy plastik? To jest plastik, ale taki... Gumowaty. Jeżeli chodzi o sensory, to u mnie Instant 704IC. Nie kojarzę coś. Ja też mało. No taki bardzo, wiesz co, hipsterski sensor, bo
bo niecodzienny, taki wiesz, lubiący się wyróżniać, wszyscy o niego pytają, a co to za sensor. No tak, nikt nie zna odpowiedzi. Moi drodzy, w mojej myszce Avago 3050, czyli już bardziej znany sensor, który należy też do rodziny Pixartów, ponieważ to właśnie ten producent posiada Avago. W swoim portfolio. Tak jest, moi drodzy. Jeżeli chodzi o ten sensor, no to oczywiście nie jest to sensor stopowej półki, no ale nie mamy też do czynienia z taką myszką, ponieważ mamy do czynienia z myszką budżetową. Potrafi być wybredny co do podkładki, co do powierzchni, po której się poruszamy. Znaczy, co do podkładki raczej nie, ale jeżeli będziemy mieli się poruszać na gołym biurku, no to mogą być jakieś problemy. Albo na gołym ciele. Wysoki współczynnik LOD, więc tutaj może być problem dla takich bardziej wymagających graczy, którzy gdzieś tam szybko, na małej czułości tą myszką muszą się poruszać. Natomiast sensor przyzwoity właśnie dla takich casualowych graczy i nawet dla tych, którzy mają aspiracje na coś więcej. No dołożyłbym tą dychę. No dychę stanowczo warto dołożyć. I to powiem, ale słuchaj, żeby nie było, żebyś się za bardzo nie poczuł, nie podniecił, bo i tak zaraz ta podnieta wyjdzie w kolejnych rundach, to powiem tyle, że ty miałeś pierwszeństwo w wyborze, pewnie gdyby było na odwrót, to byśmy się trochę zamienili rolami, ale... Tak było. Ale, no, tak się stało, jak to się pierwszy, miało stać. Ten lepszy, słuchajcie, moi jeżeli drodzy. Wy jednak widzicie jakąś przewagę tej myszki, to koniecznie piszcie, ratujcie mój tyłek, który w tym momencie został zagrożony przez to kuriozalne losowanie, a my przechodzimy do klawiatur. Dobrze, No, Budżetówka, nie rozpędzaj się za bardzo. Co wypadnie? California Access! Dobrze. I teraz, moi drodzy, Razerek wchodzi na rejony. Nie będziesz mógł krytykować wtedy. Proszę bardzo. Dawaj tego Razera, dawaj go! Krups! Aj, czyli budżetowo. No, bitwa nawet zestawy budżetowa nam się robi. Na razie takich abrendów jest mało. No zobaczmy, jak będzie w słuchawkach. Klawiatury, no powiem szczerze, California Access może zagrać w lotka. Tam producent na pewno ma szczęście, więc może to jest dobry moment, jeżeli nas oglądacie, to zakręćcie kołem fortuny. No i szczęście. No i szczęście miałeś też ty, bo faktycznie California Access w swoim portfolio posiada naprawdę sporo klawiatur i sporo dobrych klawiatur. Krux też, moi drodzy, ale czy te klawiatury aż tak bardzo się od siebie różnią? No niestety nie i musiałem postawić na sprawdzony już przez nas, co prawda, wybór, ponieważ jest to Atax Pro RGB. Natomiast tym razem wybrałem tę klawiaturę na niebieskich switchach, żebyś nie mógł powiedzieć, że ten dźwięk klawiszy tobie nie pasuje. California Access Goliath Black, jeżeli ktoś mnie spyta, jakim kluczem się tutaj kierowałem, to oczywiście znanym i lubianym kluczem ceny. Wybrałeś najdroższą? Oczywiście. Amatorską. No dobrze, sprawdźmy to, otwórzmy je i zobaczmy, jak się prezentują. Klawiatury są już na stole, ja tylko powiem, że u mnie był klucz do keycapów, coś o czym już długo debatowaliśmy wcześniej w przypadku tej klawiatury, że ona ma tak zrobione klawisze, że tutaj nawet nie dawali klucza, żeby się ludzie nie łudzili, że będą wyjmować te keycapy. On się nie sprawdzi, natomiast keycapy oczywiście wyjąć możemy, moi drodzy, i to bezproblemowo, proszę bardzo. No bezproblemowo, to tak wiesz, no pewnie sobie go poluzowałeś wcześniej, żeby... Absolutnie, proszę, losowy, o... Jak łatwo. No mega łatwo, rzeczywiście, patrz. To jest łatwo. Będzie się... I po co ten keycap w takim razie dodawany? No bo niektórzy lubią, wiesz, jak czują się wtedy jak doktor medycyny. Po prostu, wiesz, operacja. Rozumiem, operacja. No niech tak będzie. Skoro jesteśmy już przy keycapach. Tak, no dobra, jeżeli jesteśmy przy keycapach, to co tu możesz powiedzieć? U mnie pojedyncze, raczej takiej jakości akurat ten keycap to jest taki, no... Oj, cieniuteńki ten keycapik, słuchaj, wygina się tutaj coś. No tutaj mamy naprawdę solidny produkt, nie dość, że sam keycap jest bardzo gruby, troszeczkę też się gdzieś tam ugina, ale naprawdę bardzo mocny nacisk na niego kładę. Jeżeli chodzi o mnie, to El Calibre Orange, to jest właśnie ten switch optomechaniczny. Co nam daje taka optomechanika? Szybsze działanie między innymi przez to, że to jest wszystko na podczerwień, to już wiesz, wchodzi wysoka technologia, rodem z NASA, rzeczy, których ty nie pojmiesz swoim małym rozumem, a jednak tutaj to zostało umieszczone. Bardzo szybkie i wdzięczne właśnie switche. No,
No i po co ci to wszystko? Po co ci to wszystko, jak i tak skilla nie masz, żeby tą klawiaturę wykorzystać? Moi drodzy, przejdźmy do moich switchy w takim razie. Mamy tutaj klasykę Outemu Blue i wybrałem tutaj troszeczkę pod ciebie klawiaturkę, bo chciałem pokazać właśnie, jak brzmi ta klawiatura na niebieskich switchach. A brzmi, nawet powiedziałbym, że całkiem przystępnie, choć głośno. Faktycznie tę klawiaturę słychać. No u mnie 159, więc moi drodzy, mamy świetną klawiaturę, znaczy no świetną, bardzo dobrą klawiaturę mechaniczną za 159 zł. Świetna jest jej przede wszystkim cena. No i no mamy bardzo dobrą klawiaturę, za którą trzeba zapłacić 350. No dobra, ale słuchaj, trochę uprościłeś, bo jeszcze tutaj ci trochę szpilek powbijam, bo raz, że no już mówiliśmy o tym progu, nie będę się powtarzał, bardzo wysoko osadzona klawiatura u mnie na nadgarstki jest na magnesik, także fajnie, można sobie tutaj wygodnie odprężyć swoje nadgarstki. Co do tego jeszcze jest ważne? Wodoodporna. O! I dla wszystkich tych, którzy lubią pićku przy, wiesz, przy graniu, a nie powiem, bo ja bym powiedział, a tam, a mi się zdarzyło. I powiem ci, że na Black Widowce, starej Black Widowce, bardzo niewiele było potrzeba, żeby ta klawiatura przestała działać totalnie. No i metalowe, widzę, że przepraszam, że ci nie dam dojść do głosu, ale ostatnia rzecz, to chciałem powiedzieć, że konstrukcja wydaje się bardzo solidna, bo jest metalowa, metalowa aż właśnie do zagięcia klawiatury, przez co jak ja ją sobie tutaj próbuję wyginać, to ona ani rusz. Moi drodzy, jeżeli mówimy o pancerności i wytrzymałości, no to tutaj zdecydowanie król. Tego ani wygiąć, ani gdzieś tam uszkodzić. No plastiku jest tu gruba warstwa plastiku, tak przez co jest on rzeczywiście taki też stabilny. Tak jest, więc wytrzymała ta klawiatura się wydaje być bardzo. Oczywiście nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić, musielibyśmy ją przetestować przez znacznie dłuższy okres. Albo co jest oczywiście, albo ekstremalnie. Jeżeli ktoś z was ma ochotę na dawno nie widziany ekstremalny test, to wiecie co macie zrobić w komentarzu, piszcie chcę ekstremalny test, a my będziemy wtedy myśleć. Tak jest. Podświetlenie, ostatnia rzecz jeszcze, o której trzeba wspomnieć, no u mnie pełna paleta RGB, u ciebie też. U mnie również dodatkowo dedykowana aplikacja oczywiście do ustawiania, ustawiania tego oświetlenia. Też można się bawić tym podświetleniem, jak sobie spojrzymy na to podświetlenie, zupełnie inny styl, no może nie zupełnie. Może nie zupełnie, bo tutaj faktycznie też ta barwa się aż tak bardzo nie rozchodzi, chociaż faktycznie jeżeli chodzi o Kruxa, to podświetlenie widać najlepiej właśnie z mojej perspektywy, w momencie kiedy patrzymy na tą klawiaturę bezpośrednio. No w twoim przypadku też jest naprawdę dobrze. Tak. Kolejna rzecz, czyli słuchawki. Chwila przerwy, słuchajcie, jeżeli nie zostawiłeś lajka pod filmem, to koniecznie zrób to dla nas, jeżeli nas chociaż trochę lubisz, albo szanujesz naszą pracę, bo nam to najzwyczajniej w świecie pomaga. Z góry dzięki, lecimy dalej. Ja pierwszy, kręcę! Mocniej zakręciłem tym razem. Co jest? Asus! Dobra, okej, pobawimy się. Trzeba. No i zdecydowanie. Dawaj. No dobra, mój drogi. nie nastawiaj się, to nie będzie nic dobrego. To nawet nie licz na to. O, Steam. I ja cisnę z kołem. Ja mam wrażenie, że to koło odleci, że tak kręci. Naprawdę. Co wypadnie? SPC Gear! Okej, dobry wybór. Pojedynek SPC Gear kontra Asus. Zaczynamy. Czas na ostatnią kategorię, czyli słuchawki, a losowanie tutaj już się bałem, że to będzie znowu California Access i będzie odcinek nazwany California Access kontra reszta świata. Los nie był aż tak dla nich hojny. Tym razem ja, SPC Gear, no i słuchaj, mój drogi, tutaj jest tak, plus i minus. Zacznę od minusa. Dawaj. Wyboru nie miałem żadnego praktycznie, bo SPC Gear tutaj ofertę ma bardzo ograniczoną. Ale plus jest taki, że to jest po prostu jeden wojownik, ale bardzo mocny. SPC Gear Viro Plus oczywiście ląduje na naszym stole. No tutaj muszę się z tobą zgodzić. U mnie Asus i tutaj o dziwo też nie było zbyt dużego wyboru. No i mamy tutaj do czynienia z headsetem TAF Gaming H3, moi drodzy. Coś, czego chyba jeszcze u nas nie było. Chyba nie było, ale powiem szczerze, że ten wygląd... Co ci przypomina? Co się mi przypomina, ale odpakujmy to, wtedy pogadamy. Słuchawki już na stole, jeśli chodzi o Viro, to ja zrobię szybki rekonesans, ale myślę, że większość z was już ma tą wiedzę w małym paluszku, jeżeli chodzi o te słuchawki, które są bardzo popularne ostatnimi czasy, zwłaszcza ze względu na swoją też atrakcyjną cenę. Jeżeli chodzi o Viro Plus, to oczywiście dostajemy tutaj taką kartę zewnętrzną dźwiękową,
Jest tutaj pilocik z miutowaniem i podgłaśnianiem, przyciszaniem. Mamy odczepiane słuchawki, więc możemy sobie z nimi iść na spacer. Mamy odczepiany również mikrofon, do tego bardzo miło ze strony SPC, że dał nam zatyczkę, żeby to tam się brudu nie napchało, jeżeli byśmy gdzieś z nimi szli. No i też, żeby to wyglądało estetyczniej. Wszystko na ekoskórze, oczywiście dostajemy nauszniki dodatkowe. Ja bym od razu szczerze zmienił. No i to, za co lubię Wiro, że bardzo solidne się wydają ze względu na ten metalowy pałąk. I to by było na tyle. No to już wszyscy znamy, moi drodzy. Przejdźmy tak do produktu troszeczkę ciekawszego, no ponieważ właśnie, ja tutaj czegoś, czego nie było u nas. Zamieniam się w słów. Moi drodzy, mamy słuchaweczki od Asusa, które wyglądowo przypominają, i to jest coś, o czym już zdążyłeś wspomnieć, wyglądowo przypominają HyperX-y. Tak, HyperX Cloud, czyli kultowe słuchawki. No wiesz, gdybyśmy tak szli głębiej, to byśmy mogli powiedzieć, że jakąś tam w Wiro też widać jakby inspirację, chociaż z drugiej strony to już można powiedzieć, że już jakich byś słuchawek nie zrobił z metalowym pałąkiem, to wszystkie będą zaraz HyperX. No właśnie, no właśnie. Nie możemy popadać tak, w skrajności. Nie popadajmy w skrajności, tak jak pięknie to powiedziałeś. Moi drodzy, no jeżeli chodzi o te słuchaweczki, no oczywiście mamy tutaj stalową konstrukcję, mamy możliwość regulacji. Jest to konstrukcja trwała, słuchawki są ultra lekkie, także tutaj naprawdę bardzo, bardzo duży plus, jeżeli chodzi o ich wygodę. Próbowałem już wcześniej je przymierzyć. Jeżeli chodzi o ich muszle, to uszy bardzo komfortowo gdzieś tam w niej spoczywają, mieszczą się całe, nic nie odstaje, nigdzie nic nie przecieka, moi drodzy, więc tutaj naprawdę bardzo solidna konstrukcja. Natomiast, no niestety te słuchawki nie są pozbawione wad. Przede wszystkim to, że nie można wyczepić mikrofonu. Uważam, że w słuchawkach za 359 zł to powinna być absolutna podstawa, żeby można było ich używać nie tylko przy naszym stanowisku komputerowym, ale także wyjść z nimi na przykład na miasto, czy wziąć to do, na przykład do autobusu. Jeżeli chodzi o jeszcze tutaj te muszle, chciałem powiedzieć, że w środku znajduje się memory foam, oczywiście ekoskóra, i ja się tutaj nie zawsze zgadzam z tym, że takie welurowe są lepsze, ponieważ one mają tendencję do tego, żeby, co prawda jest lepsza cyrkulacja powietrza, ale mają tendencję do tego, żeby nas gdzieś tam obcierać. Ekoskóra jest pod tym kątem lepsza. No dobra, ale dość o ich wyglądzie, dość tak, o komforcie, sprawdźmy jak grają. To, co jest najciekawsze, czyli jak grają i czy ten mikrofon z tym mają jakieś różnice i który wypada lepiej. Okej, test słuchawek, muzyka wyciszona w filmie. Włączamy słuchawki. Słychać, że już działają, więc jazda. Okej, natomiast w momencie, kiedy Piotr założył je na głowę, nie słychać prawie, że nic. Wydobywa się taka naprawdę bardzo subtelna gdzieś tam nutka z tych słuchawek, natomiast prawdopodobnie mikrofony tego po prostu nie wychwycą. Przetestuję jeszcze osobiście. Tak, słychać, to jest na fulla, żebyście wiedzieli, ale słychać tak nieznacznie, więc akceptowalnie jak najbardziej. No, co tu dużo mówić, bo już wiele powiedziane było. Czysty dźwięk, przyjemny, głośny. Bardzo dobry bas. W tej cenie naprawdę, naprawdę bardzo dobry wybór. Zobaczmy, czy Asus podejmie rękawice. Okej, Smarty teraz słucha swoich słuchawek i ja delikatnie też słyszę, co tam się dzieje, ale trochę bardziej niż chyba Wiro, ale nadal zero problemu. Moi drodzy, odnośnie samego dźwięku tych słuchawek, według mnie naprawdę bardzo przyzwoity dźwięk. Jestem solidnie zaskoczony głębokością basu przede wszystkim, no i faktycznie tych tonów i średnich, i wysokich. Naprawdę bardzo, bardzo dobre słuchawki, za które płacimy co prawda 359 zł, które mają pewne mankamenty, o których wcześniej wspominaliśmy, natomiast jeżeli chodzi o jakość ich grania, według mnie naprawdę bardzo dobra. Powiem Ci szczerze, że ja nie wiem dlaczego, miałem gdzieś z tyłu głowy, że byłem przygotowany, że to nie będzie podejścia. Że to będzie, że Wiro tutaj deklasacja, i miałem przeczucie, które zostało już od pierwszego momentu zdruzgotane, bo te słuchawki naprawdę dobrze grają. Naprawdę grają bardzo, bardzo dobrze. I powiedziałbym, nie powiedział, że gorzej, mógłbym nawet zaryzykować, że lepiej niż Wiro. Zobaczmy mikrofony. No dobrze, moi drodzy, wypróbujmy w takim razie mikrofon w słuchawkach od Asusa. Mam nadzieję, że będzie naprawdę korzystny. Ja powiem teraz coś troszeczkę subtelniejszym głosem, trochę niższy poziom dźwięku. I jeszcze sobie krzyknę w razie czego, żeby sprawdzić, czy są przestery. Piotrze, poproszę Ciebie o asystę. No cześć, teraz ja mówię na mnie, Majku. Dziękuję bardzo za asystę, profesjonalna obsługa jak zawsze. Odsłuchajmy. A teraz jesteśmy na mikrofonie w słuchawkach Wiro Plus. Znacie już ten dźwięk, ale teraz możecie skonfrontować bezpośrednio z Asusami. Już teraz dajcie znać, który dźwięk brzmi dla Was lepiej. Ja jeszcze powiem coś jeszcze głośniej.
I także spokojnie, plus do tego smarty. Piotrek, Piotrek! Przegrałeś bitwę na zestawy! O, Smarty powiedział dowcip, jak miło z jego strony. Dobra, teraz przesłuchajmy nasze nagrania. Jesteśmy już po odsłuchu obydwóch par słuchawek. No i co możemy powiedzieć? Asus, ale przestery! No przestery i to mocne, faktycznie trzeba gdzieś tam pobawić się w ustawienia poziomu głośności tego mikrofonu, najlepiej gdzieś tam na Windowsowych ustawieniach. Myślę, że powinno to załatwić sprawę. Natomiast no, jeżeli szukamy słuchawek plug and play, no to faktycznie SPC tutaj wygrywa, jeżeli chodzi o mikrofon. Tak, jakoś ok, ale no przestery takie, że aż uszy bolały, więc no tutaj trzeba coś zrobić. Wiro, tego problemu nie ma, dźwięk przyjemny, czysty, na bardzo wysokim poziomie. A to wszystko oznacza, że zniszczyłem Cię w kolejnej kategorii, a skoro jak mówimy... kolejnej, ja mogę się zgodzić ewentualnie na pierwszą, ale to sprawdzimy przy podsumowaniu. Podsumowanie. No dobrze, podsumowanie. Co tu w podsumowaniu warto powiedzieć? No może już tak jak na ostatnim kole, takie trochę uszczypliwości co do zestawu. Co byś tutaj mi przyłożył? Ja tobie przyłożę do myszki. Zacznę z grubej rury. No niestety... Poszedłeś na łatwiznę, bo ja sam się trochę tutaj harakiri popełniłem, a ty... No i ja jeszcze ci dołożę. Tak kopnę leżącego troszeczkę. Faktycznie niech będzie. No to podświetlenie faktycznie no nie ma zbyt dużej finezji i polotu. Co do sensora, duża niepewna, więc tutaj faktycznie ta myszka no na minus w tym zestawie. Ja powiem szczerze, że jak miałem podkładkę w opakowaniu, to czułem się jak taki totalny loser, który po prostu tutaj przegra i dopiero jak ty wyjąłeś swoją z opakowania, która na początku mówiła, Jezu, duża, RGB, no z czym tu walczyć? Ale jak zacząłem te pognieczenia, te fale, to tutaj podsiadło by nigdy w życiu nie zaśpiewał, nie ma fal. Moi drodzy, moi drodzy, 100 zł za dużą podkładkę RGB, którą idzie oczywiście na pewno naprostować, versus 70 zł za podkładkę małą, co prawda grubą, ale nie robiącą wielkiego wrażenia. A co byś najbardziej pochwalił u mnie? U ciebie co bym pochwalił? Nic. Okej, dziękuję. Piszcie koniecznie i co jeszcze na to koło wpisać? No właśnie, piszcie komentarze, co chcielibyście na tym kole przede wszystkim zobaczyć. Zostawiajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie koniecznie kanał, bowiem co niedzielę o 20 pojawia się tutaj odcinek, a na dzisiaj pozostało nam się już tylko pożegnać. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Hejo. Thank you.